Witam serdecznie, jesteśmy w Grudźnie, prowadzimy właśnie zajęcia. Są państwo zadowoleni z zajęć pszczelarskich? Tak, bardzo! Zainicjowaliśmy zajęcia pszczelarskie z drutowania ramek oraz właśnie, że ta płytka woskowa jest tam wtopiona i tak dalej. Państwo są zadowoleni. Mamy 15 minut czasu oglądania naszych warsztatów pszczelarskich. Nie chce pan nam sprzedać? Powidła ślicowe nawet. I tak to wygląda, słuchajcie, zbiera się kolejna ekipa, nastąpiła zmiana, mamy 15 minut przerwy i będziemy właśnie zapodawać ramki, wkładać druciki, pokazywać jak to się dzieje, że te ramki powstają, a później idą do pszczół i to taka historia. Tak, ja tak zostawię nagranie, żeby było odwiecznione, nie? To, że pierwszy raz działam z takim czymś, gdzie robimy takie coś.
to nie jest oznaka tego, że to jest bardzo dobry bosz. Mogę powiedzieć historię. Nie ma w ogóle dziury. Proszę bardzo, może tu, a może ja pani poprawię te dziury. Tu pan walczy. Właśnie, teraz oblecę. Tak. Tu jakbyśmy nalali wody, nawet wody byśmy nalali do szklanki. Tak.
No to jakbyśmy popatrzyli na miód, no to mniej więcej wygląda jak taka komórka. Prawda? A jak chcemy wyczerpać ten miód, wyczerpać tej ranki, to najprostszą rzeczą właśnie. I to mniej więcej tak samo się dzieje z tym miodem. Tak, tylko my po prostu w takim urządzeniu, gdzie siła ośrodkowa działa na to, żeby wyleci z tej ranki, tak? Wirówka, właśnie wirówka. Jak praniak jest właśnie. Tylko że ma ten kosz na tej ranki. Właśnie. Proszę, gdzie będę? To są ranki, które robię nie po jednej chwili. Już będę, miał takie narzędzie elektryczne, ja bym dostał.